Więc najczęstszą wadą postawy jest oczywiście pogłębiona kyfoza. I to w zasadzie w 99%, tak? Bo pogłębiona lordoza szyjna czy pogłębiona lordoza lędźwiowa związana zawsze już jest z wadami, prawda? Z przodopodobchyleniem miednicy, prawda? Lub z utrwalonym, prawda, pogłębioną kyfozą piersiową, która kompensacyjnie powoduje pogłębienie lordozy szyjnej. W związku z tym wadami najczęściej występującymi są przede wszystkim pogłębienie kyfozy piersiowej.